Panowie i panie, w tym poradniku opowiem, jak założyć konto na Binance. Zaczynajmy! Warunkiem koniecznym do korzystania z giełdy Binance jest założenie konta oraz przejście weryfikacji KYC, czyli Know Your Customer. KYC to procedura weryfikacyjna, która wymagana jest przez instytucje finansowe w celu pozyskiwania i sprawdzania kluczowych informacji o kliencie. Ma na celu zapobieganie przekrętom finansowym, kradzieżom tożsamości i praniu brudnych pieniędzy. A więc w prawym górnym rogu klikamy Zarejestruj się. Z okna powitalnego wybieramy Zarejestruj e-mailem lub telefonem. Wpisujemy adres e-mail i zaznaczamy warunki użytkowania. Następnie klikamy Dalej. Z maila od Binance kopiujemy kod i wklejamy go w wyznaczone miejsce. Zgodnie z wytycznymi ustawiamy hasło i klikamy Dalej. Klikamy Nie teraz. Nasze konto zostało założone, ale to jeszcze nie koniec. W sekcji Pulpit znajdują się bonusy powitalne za zweryfikowanie tożsamości, pierwszą wpłatę czy pierwszy zakup. Te bonusy będą dawały zniżkę przy opłatach transakcyjnych, a więc nie można za nie kupować kryptowalut. By w pełni korzystać z konta, musimy przejść weryfikację KYC, o której wcześniej wspomniałem. Wybieramy Zweryfikuj. Strona przeniesie nas do centrum weryfikacji. Z listy wybieramy miejsce zamieszkania. Teraz będziemy potrzebowali dokumentu tożsamości. Klikamy Kontynuuj, wybieramy Narodowość, wpisujemy imię, nazwisko i datę urodzenia. Ponownie klikamy Kontynuuj. Tutaj będzie potrzebna kamera oraz dowód. Jeżeli nie mamy kamerki w komputerze, wybieramy opcję Chcę skorzystać z telefonu komórkowego. Ważne jest, by kamera była dobrej jakości. Zdjęcia niewyraźne czy ucięte będą odrzucane. W następnych krokach zostaniesz poproszony o zrobienie zdjęcia dokumentu oraz selfie. Po pewnym czasie otrzymasz maila z informacją o przebiegu weryfikacji. Nie zapomnij zabezpieczyć swojego konta. Pełny poradnik, jak to zrobić, znajdziesz tutaj. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak dokonać pierwszej wpłaty oraz jak prosto i szybko kupować kryptowaluty, to wszystko znajdziesz na playliście dla początkujących albo u góry, o tutaj. Subskrybuj, lajkuj, nara!